Projekt OGL ma tak długą historię, że dość trudno jest wymienić wszystkie ciekawe problemy, którymi się zajmowaliśmy, ale być może uda mi się powiedzieć kilka słów o tych najważniejszych. Więc zaczynając od bardzo dawnej przeszłości, prawie 30 lat temu, naszym pierwszym zadaniem było odkrycie, potwierdzenie istnienia tak zwanych soczewek grawitacyjnych, mikrosoczewek konkretnie, które były przewidziane jeszcze przez Einsteina w latach 30., później w latach 80. przez profesora Bogdana Paczyńskiego odkurzone i zaproponował on zastosowanie tej metody do rozwiązywania wielu ważnych problemów astronomicznych. I rzeczywiście na początku lat 90. nasz przegląd był jednym z pierwszych projektów takich wielkoskalowych, które zastosował zupełnie nowatorskie metody obserwacji właśnie w tym celu, czyli w celu znalezienia mikrosoczewek. Dość szybko udało nam się potwierdzić, że rzeczywiście soczewki istnieją zgodnie z przewidywaniami teoretycznymi, co było już wielkim osiągnięciem, kolejnym niezależnym potwierdzeniem teorii Einsteina. A jednocześnie przez następne lata zaczęliśmy wykorzystywać te zjawiska do rozwiązywania różnych problemów astronomicznych, no i między innymi do poszukiwania tak zwanej ciemnej materii. Oraz drugie takie podstawowe zastosowanie mikrosoczewek grawitacyjnych do znajdowania drugich układów planetarnych, innych układów planetarnych niż nasz tutaj, który w tym czasie, gdy zaczynaliśmy obserwacje, był jedynym tak naprawdę znanym. I rzeczywiście udało się te dwa projekty w sumie zrealizować. Projekt poszukiwania ciemnej materii był troszkę nie do końca satysfakcjonujący, bo zawsze najlepiej jest uzyskać pozytywne wyniki, czyli odkryć rzeczywiście ciemną materię w formie takiej, która by wywoływała mikrosoczewkowanie grawitacyjne. Okazało się, że tak nie jest. Przyroda jest bardziej skomplikowana niż może się wydawać na pierwszy rzut oka. No ale to też pozwoliło przynajmniej na bardzo precyzyjne wykluczenie tej takiej naturalnej formy ciemnej materii, którą astronomowie przypuszczali, że ona właśnie w takiej występuje. Z kolei drugie główne zadanie, czyli poszukiwanie planet pozasłonecznych, okazało się dużym sukcesem, bowiem stosunkowo też szybko udało się pierwsze planety pozasłoneczne metodą mikrosoczewkowania odkryć. No i rzeczywiście przez wiele lat kolejne odkrycia nadchodziły, mniej lub bardziej interesujące, niektóre bardzo ekstremalne. Każde takie zjawisko ekstremalne jest oczywiście interesujące. I muszę powiedzieć, że w tej chwili w zasadzie praktycznie dokonane zostało prawie wszystko to, co z powierzchni Ziemi można dokonać. I czekamy na misję satelitarną. Spodziewamy się, że będzie to kolejne takie przełomowa misja za kilka lat jest planowana, która spowoduje, że mikrosoczewkowanie i planety mikrosoczewkowe w dużo większej liczbie będą znajdowane i jeszcze lepiej scharakteryzowane niż to, co jest możliwe do dokonania z Ziemi. Jednym z ostatnich takich ciekawych odkryć jest też jeszcze raz powrót do mikrosoczewkowania grawitacyjnego, odkrycie czarnej dziury pojedynczej, która w naszej galaktyce sobie gdzieś tam wędruje. Odkrycie, które też zajęło wiele lat, bowiem podstawą tego typu badań jest odkrycie zjawiska mikrosoczewkowania grawitacyjnego, trwającego na ogół przynajmniej rok albo i nawet sporo więcej. I dodatkowo trzeba wykonać precyzyjne pomiary astrometryczne, które były wykonywane przez współpracowników przy użyciu teleskopu Hubble'a. No i dopiero teraz po latach okazało się, że rzeczywiście to, co obserwowaliśmy w 2011 roku, to pojaśnienie było wywołane przez taką samotną czarną dziurę. Bardzo długo oczekiwane odkrycie, ale w końcu się udało.